Kubuś, no to zaczynamy odcinek. Będzie to kolejny przegląd. Dzień dobry, witamy. No, przegląd garażowy, no bo byś musiał być 3 dni u nas, żeby zobaczyć coś, co powstaje od A do Z. No, znaczy, postaramy się w przyszłym tygodniu, żeby nie było kolejnego przeglądu, tylko coś tematycznego. No, siedziemy od jednego do drugiego, nie wiem. Tak jak dzisiaj na przykład zakładamy Ultramega Turbo, fajne hamulce do Audi A3, Brembo Extra takie są. Takie kozak tarcze, one wyglądają normalnie jakby z jakiejś ceramiki, były takie jakieś powżery, takie popękania mają, no są kosmiczne. Do tego przejdziemy zaraz. Zacznijmy od przyjemności. Zlot. No, zlot ZTEC 26 czerwca. Dobrze, no i pamiętasz. Tutaj już coraz większa pula nagród się robi. No właśnie, coś tu przygotowałeś. To są nowe rzeczy. No mamy zestaw poliuretanu od firmy StrongFlex. I StrongFlex fundowała nam taki zestaw do dychy. O kurde, markowo. To no. Takie jak marynarka zakłada? Tak jak marynarka zakłada. Super. Fajna sprawa. No, co to niweluje? Wiesz, niweluje to stukanie w dysze i po pierwsze poprawia trakcję, że ten dyfer tak nie skacze, takie no jest coś takiego. Zrobi, no. Jak się ostro ruszy. No dobra, no i to są nagrody dla widzów. No to są główne, najdroższe. Uczestników zlotu. Tak. Zetek. I muszę mieć Zetkę, nie robię. No właśnie. Na BMW i bierze sobie defekt. No właśnie, to jest dedykowane do Zetki. Tak. Jest jakaś różnica HR, a... Nie. I 370Z jest też to samo. Okej. Okay. I Infinity. I Infinity. Prawie, że wszystkie. Poza jakimiś tymi takimi Q50-kami, co mają centralnie poduszkę dyfra. Zlot jest Zetkowy, więc jest spora szansa, tak, że za ktoś... 20 dni mniej więcej tak jest. Nie, 20 dni, który dzisiaj... Nie, dzisiaj... Nie, no nie. Mniej jak dwa tygodnie. Co ty? To ja powiem od razu w swoim samochodzie, nic nie zdążę zrobić. A, właśnie, miałem o to pytać. Basia ma zamontowane radio 2 dni. O. I tyle. To co robi kiwi najbardziej. Tak. A tu masz jeszcze jedną paczuszkę. Tak, jeszcze jest jedna paczuszka, też przyszła tak fajnie podpisana. No to tutaj mamy, widzisz, koszulki, klubki na zlot kiwi. To różne konkurencje, trzeba będzie po prostu tak wymyślić, żeby wszystkim porozdawać nagrody. No i mamy koszuleczki, M-ki wszystkie są? M-ki. Mhm. Z jakąś turbosprężareczką, ale jest, o Jezu, coś co już chciałem tutaj podpierdolić, zeżreć, chłodny kubeczek i jest krówka. Co? Krówka jeszcze? Ja jestem kurwa na diecie, więc mi nie można na tą chwilę. Dlatego podjadam maka. No dobra, to może to jest dobry moment na ogłoszenie, że jeżeli są jeszcze jakieś firmy chętne zasponsorować jakieś nagrody, bo konkurencji pewnie wymyślimy sporo, no to proszę się odzywać do mnie czy no do pewnie, kupcia. No tam no, śmiało mówcie, no to wiemy, że ufundował StrongFlex, a tutaj no, jakiś anonimowy Maciej Dederko, pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Będzie to wszystko do zdobycia. Okej. Okay. Pewne jest to, że zaczynamy w Galerii Młociny. Galeria. Zajebista galeria w ogóle. Galeria już w ogóle przygotowała jakieś plakaty z naszym zlotem. Dostałem jakiś cynk od grafika, który dostał zlecenie od galerii, że ma przygotować na nasz zlot. Ja pierdzielę, ale bogato, jak no, międzyświatowo w ogóle. I prawdopodobnie któraś z Zetek stanie już w przyszłym tygodniu, czyli na tydzień przed zlotem, gdzieś na korytarzach galerii. O kurczę, tam wow. Się nie zmacali, nie zruchali za bardzo. Podobno ma być auto jakoś zabezpieczone. No i chuj. Folią PPE najlepiej. Ale tak co, jest. Bierzemy się do roboty. No to no już właśnie. Wiadomo, są na nagrody. Co dziś pokażesz, Kubuś? Coś wspomniałeś o tych hamulcach S3. No tak, nie, A3. No, przedni napęd 2.0 TFS i taka... A, okej. Okay. Się ostatnio jarą tymi tartuchami. To są jakieś oryginalne Brembo, tak? Tak, są Brembo kurwa ekstra, zresztą są bardzo fajnie malowane, żeby nie rdzewiały. Taką kurde jakieś, no fajnie to wygląda, nie rdzewieje. Kurde, jaki brokat fajny, no. No, faktycznie. Ale tutaj zobacz, jaka jest taki kurwa porowate, takie jest To wygląda żeliwo. Trochę jak ceramika. No jak ceramika to wygląda. Aha. Pierwszy raz to wsadziłem do Saba, do tego Saba Vigana, ostatniego Saba, którym w życiu się zajmowaliśmy. Mhm. I kurwa taka kosa, taka petarda, on wcześniej miał jakieś tarcze Black Diamondy, założyliśmy te, a to kurwa... Ja pierdolę, jakbyś dwa razy mocniej na hamulec naciskasz lekko, a to... Pewno też w takim samym tempie lubię, będzie... jak udajesz te odgłosy. A nie, bo czuć, że to tak, że... Jak to się nazywa? Brembo jak? Extra. Extreme. Czy no, Extra? Extra chyba, kurwa. Masz gdzieś jakieś pudełko? Mam pudełko i to kurwa Brembo. No jest, Brembo. X, kurwa, są oznaczone. No i ulubione nasze klocki, miękkie ferodziaki. No tak to kurwa, żyle działa, wyjebanie. Nie robię odgłosia nic. Mhm. Tu mam na ziemi kuleczko. Tu rozumiem, że właściciel zostaje przy średnicy seryjnej, tak? Tak, to są klocki Ferodo, takie najbardziej jak lubimy. Aha. One... DS-y jakieś? Nie, to są premiery. Okej. Okay. Nie, Xtra to się nazywa, XTRA. A, to są te tarcze. No, wtedy kurwiste w kosmos, ultra turbo w chuj. No dobra. No tam jakąś odemkę trzeba wymienić, cewki świece jeszcze chwilę pożyją, filtry miał tam ładne, olej w silniku, filtr kabinowy i tyle. I chłopak se tam poczeka, pojeździ, odkuje się, jakieś dopierdolenie mocy będzie, bo mam bardzo fajne turbo przygotowane do tego silnika, to jest silnik na łańcuchu. Mhm. 2.0 CCZC, czyli z niego jakieś takie 340 koni z turbo dzielą na fabrycznym poziomie można zrobić, tak wyjąć, wsadzić. Po prostu z seryjną turbo sprężarę ich i tak można przyjąć. Coraz więcej olejem. Audio kupcia. Na serwis teraz przyjeżdżę. No tak, a to jest taki tam o tam hamulce. No a ja co kurwa, ja jak to ja, siedzę u siebie w norze. No tak. Moje sprzęty biedne cierpią, czekają się na wtryski paliwa. Co będziemy dzisiaj robić?
A raczej co ty będziesz dzisiaj robił? No tutaj była próba podjęcia, no, uratowania tego wału korbowego. W tym silniku on tam, no, bardzo dużo miał skrzywienia. No, czyli a to jest ten, o którym odpowiadałeś ostatnio, tak? Tak. Okay. Miał tam dużo skrzywienia, no wiadomo, udało się trochę go wyprostować, ale no nie tyle, żeby on był idealny. Prostowałeś, wyprostowany na tyle, żeby się nadawał do pierwszego prosto szlifu. Mm-hmm. No i tutaj, kurwa, pójdziemy na bogato, bo tu ma być, kurwa, wóz do szaleństw, to nie jest żadna, kurwa, renówka, tylko fura do zapierdalania, trochę zwiększyć trzeba będzie mocy. No, więc wsadzamy fabrycznie nowy, kurwa, nominalny wał korbowy. Wow, to chyba nie są tanie rzeczy, co? Nie, nie są tanie, no jak to ma tak działać, wiesz, i być pytowane, spałowane. No, to rozumiem, że ma zostać wolnosące na razie, tak? Tak. Widzisz, kurwa, nie są to tanie rzeczy, jak mówiłem. Pokaż go. Noszę. Wiem, że ci się nie chce, ale... No, no jak mi się nie chce, przecież to kurwa składać musimy. Tu wiadomo, muszę to oskrobać silikonu, poczyścić kanały olejowe, napierdolić nowe panewki, wpierdolić nowy wał. Ach, kurwa. No, no już zabiorę, żebyś paneweczki razy do tego zabierzemy. To w zestawie przychodzi? Tak. Fabryczka. Składamy i... I to cudeńko. Kurde, jak fajnie zapakowany. Ale on kurwa nie kompletny. Musimy go dokompletować. Kurwa, wyjmę sobie telefon, bo go kurwa złamie z kurwy syna. 28,6 kg waży walik. O kurwa. I tutaj jeszcze jest, no też, żeby nie gnił w trasie, kurwa, z Japonii. Mhm. Cyk. Jak spadnie, to warto łapać nawet na kolano. Taniej wyjdzie operacja kolano, niż rozjebać nowy wał. Patrz. Japońskie kurwa znaczki. To jakiś co? Tam. No, japoński jakiś tokarz mechanik to robił tu na pierdale. Wow. Właścicielowi zostawimy. Ładnie. Zabezpieczone takim sztuszczykiem, żeby tam nie rdzeżało. Tak, nowy jest, to trzeba będzie tutaj klin wpierdolić. Jest bardzo ważne. Jeszcze. W zależności od automat czy manual, tutaj odpowiednio tu lejkę się wsadza. Chyba nowy... pierwszy raz u ciebie widzę nowy wał. No, to nie są panie rzeczy, naprawdę. No i ile to kosztuje? Kurwa, 4 koła. O kurde. Przytrzymać coś? Tak, dziękuję bardzo. Już mamy. O. Już mamy. Ale fajnie. Na stole operacyjnym. Wiadomo, go trzeba tam trochę przeczyścić. Mhm. Przeczyścić. On nie ma żadnych... Wygląda jakby był jakiś w kamyczkach czy coś, ale to jest... Smar po prostu. Okej. Okay. I co dzisiaj będziemy robić? Ty będziesz wsadzał wał? Coś jeszcze będziesz składał? Masz jakieś części? No Julek tam robi tamto. Później mamy takiego Infinity M37X, ja do niego silnik złożyłem. Też Predatora? Predatora. I tam robota cała stanęła na tym, żeby zabrakło mi uszczelki pod podstawę filtrola. To chodźmy do niego, bo ja wiem, że on tam stoi gdzieś. No. Czyli do silnikowni jeszcze wrócimy. No idziemy, no kurde, muszę robotę robić. Twoja robota, tak? Tak. Co no, tu tutaj mamy? Już mamy na tym silniku cały złożony, taki kurwa, jakiś tam utopiec, nie utopiec, to najważniejsze, wszystko już jest z nim porobione. A już kiedyś u ciebie było, jak kojarzę. Wymieniane, z głowicę ma zrobione. Mhm. I co? I tutaj folii zostawiłem na część. Za co zamówiłem uszczeleczki do tego. Kurde, też musiałem czekać na nie 7 dni. Mhm. Bo to jest, no, nietypowa usługa, no ja tego nigdy nie robię. A to było napierdolone jakieś silikonu syfu, chuja, moja, dzikiego węża. A co to jest dokładnie? To jest podstawa filtroleju. Tutaj widzisz, masz filtroleju, w tam miejsce się przykręca. Jest tam czujnik ciśnienia oleju, czujnik temperatury oleju. Podstawa bez wymiany? Czy z wymianą? Bez wymiennika to jest. Bez wymiennika. Jakby wymiennik, to byłaby taki pręcik, no, i takie coś od przodu by tutaj nachodziło, taki element. No to bez wymiennika, więc do tego można na szczęście większą miskę olejową wsadzić, żeby więcej oleju wchodziło, bo to jest tak jak 370Z. To jest w ogóle Infinity M37, taki jak miałem, tylko z napędem na 4 koła. O, czyli X. X, no, no. Pasek miał chłopak za długi, wsadziliśmy mu krótszy, miał kurwa prawie centymetr za długi. To działało? Na napinaczu, masz tam napinacz i on takie znaczki masz tutaj pokazane. Mhm. Teraz masz widzieć idealnie w połowie, a u pana było kurwa w chuj poza skalą. Aha. Tutaj. I to się w miarę pokrywa, cyk, to z tym, nie? Okay. Przepustnice ma wyczyszczone, później tam się zrobi adaptację wolnych obrotów, ma instalację gazową. Jak się uruchomi silnik, trzeba zobaczyć, czy ten gaz może być w tym samochodzie, czy nie. To służy do jazdy w terenie, czy coś? No chłopak tak mocno w terenie, powiem szczerze, nie jeździł. Ma napinacz 4 koła i chce się nim pozapierdalać, chce się nim powygłupiać. Widać jakieś dzikie zwierzęta, kurwa, w lesie do niego chodzą, więc trzeba je straszyć kostkami od kibla i chuj, no. Poważna broń. No, jagódko. Wracamy do silnikowni. No, no. A ja to co? Póki mam brudne ręce, zaczynam sobie od skrobania tego wszystkiego. Wyczyścić muszę najważniejszy kanał ten. Kanały olejowe te tutaj, co są, tędy idzie ciśnienie oleju do głowicy, no i kanały później pod panewki. Czyli dzisiaj mamy okazję zobaczyć tą najmniej fajną robotę.
To jest przygotowanie. 90% rzeczy już tam mam przygotowane, żeby ten kurwa, żeby powiedzmy, nie wiem, że kurwa, jeden odcinek chcesz tego jakoś, kurwa, pomyślimy jak to zrobić. No głowice też już mam przygotowane w autoszlifie wszystko. Mhm. Są najpierw nożykiem skrobych, a zawsze tak robiłem, później wiertareczką, szoteczką, te o-ringi, wszystkie to trzeba nowe wsadzić. Mhm. Jeśli nie trzeba dobrze pukać, widzisz, to masz takie obróbki z autoszlifu na przykład, nie? Mhm. Dlatego to wszystko trzeba idealnie wyczyścić, wszystkie gumki, o-ringi, wszystko nowe. Dobra. No, będę cię podglądał. No. Dzisiaj co, położysz wał? No kurwa, no to jest taki odcinek, dedykujemy, odcinek kurwa, kładziemy nowy wał i że nie są to tanie rzeczy. Dlaczego to tyle kurwa kosztuje? No właśnie, a nie dało rady dostać używanego wału? Wiesz co, używany wał ile? 2,5 tysiąca na Lego kosztuje? No kurde, drogo. Za 2000 zł widziałem jakiś wał, jest napisane, że wał jest i idealnie się nadaje pod pierwszy szlif. No to mówię, kurwa, ty bierzesz nowy z pudełka po prostu i chuj, nie? Mhm. Starego wału też można jakiś odzysk zrobić, bo też się nadaje na pierwszy szlif, kurwa. I uczciwie będzie, nie wiem, wystawić go za 700 na przykład na Allegro i chuj, może ktoś to weźmie do szlifu. No najlepiej zrobić sobie szlif. Mhm. Moim zdaniem. I mieć do jakiejś renówki. Też pewno właścicielowi się dogadam, zaproponuję mu, no, bo on wystawi na grupę, albo może ktoś obejrzy ten film i zaproponuje zawał do pierwszego szlifu więcej. Mhm. Ja generalnie, no, jak taki samochód jest modyfikowany, to pierdolę, nie bawię się. Przyjeżdża jakieś do ciebie Renówka, ale Laguna? Nie, przyjechało do mnie, wiesz co? Espace. Nie, jeszcze takie coś innego było, kurwa, i w tym też robiłem remont silnika. Versatis. Versatis, tak. Mhm. Versatis. Kojarzę. Dziwny wóz, ale z wyglądu. Ale nie ja z niego wyciągam silnik, to chłop mi sam silnik, tylko przywiózł, później sobie go tam zainstalował. Mhm. Kurde. Nie, generalnie tych samochodów takich z napędem na przód, z silnikiem ułożonym w przód, to w ogóle nie obsługujemy. Mhm. Coś tam doradzić, możemy jakąś część sprzedać, możemy naprawić silnik, ale to pod warunkiem, że ktoś sobie ten silnik wyjmie, nie? No też za bardzo nie zlecamy tych wymian silników, bo na przykład no, z Pathfinderem też no, mi się trochę długo zeszło, wiesz, te jakieś części, to wszystko. No, no właśnie, jak sytuacja z Pathfinderem? Wiesz co, wypadł jakby z kolejki, że w sensie tego, że no, chłopaki tam muszą na tą chwilę jeszcze jakieś dwa silniki, jakieś swoje roboty mają z silnikami. Stanie na tym, że ty będziesz wsadzał silnik? Nie, nie, no jeszcze na szczęście nie, no Michał tam powiedział, że około... Kurwa, dzisiaj jest chyba 10, także około jeszcze 2 tygodnie bierze się za robotę. Proszę pana, no. Dzisiaj jest 13 już. No. Przed zlotem, może o kurwa, ty jak nie zrobię żadnego swojego wozu, to Pathfinderem przyjadę na zlot. No nie, no musisz przyjechać swoim. Choćby z Basią jednym wspólnym. Nie, no to Basi zatką to wiadomo, no już kurwa Radio 2 DIN jest, no to można tam... A Basia chce jeździć oddzielnie? Czy razem z tobą? No ja będę u niej pewno siedział. No. Chyba, że no dobra, może coś się wymyśli, no to na swój wóz to de facto, żeby go tylko zrobić, żeby usprawnić, to potrzebuje 2 dni, no. Ja swój to bym przywiózł do tej galerii, żeby wstawić tam gdzieś na korytarze, a przed samym wlotem bym cię odwiedził na wymianę oleju i paska. A paska, jaki to się jeszcze chyba tam chciałeś robić? Nie, no ten błąd wyskakuje czasem. No ten błąd trzeba zrobić. Chyba, że nie. Jesteś w stanie mi coś ogarnąć z tym paliwem, żeby przy skręcaniu w prawo nie odpływało. To też zajrzymy. Dwa, jak chcę, żeby to profesjonalnie można wstawić takie gąbki do baku, są w rajdowych samochodach. Aha. I w motocyklach. Że są normalnie, są gąbki takie na Lego do wystania 10 na 10 cm. Aha. I one wypełniają się baki, wtedy w ogóle się to paliwo nie przemieszcza. Ono stoi, a dwa, jak jedziesz szybko w zakręcie, to ono cię nie przestawia w tym baku, bo jest tak jakby w tych celach tych gąbek wpierdolone, nie? Też fajne to jest. A robiłeś już kiedyś jakiś zabieg? Nie, ale Jogi w swojej ZC370Z coś takiego miał. I to fajnie wpływało, że samo tak jakby się w zakręcie nie kołysa. Masz zakręt lewo, prawo, no to kurwa wiadomo, ten balans cały auta pierdolisz. Aha. Ale wada jest taka, że to tam, nie wiem, z 5% objętości pierdoli. Okej. Okay. No coś za coś. No, mi się wydaje, że to lepsze jak nie mieć paliwa w ogóle. No i patrz, ja też, jak widzisz, to jest taka technologia, wstępnia pierdolona, teraz wiertareczka, kurwa, druciaczek. Tego nie ściągasz? Wszystko, kurwa. Ty lepiej widzisz, bo ty patrzysz przez telefon, czy patrzysz... Ja mam więcej czasu, żeby na to popatrzeć. A u mnie to jest odruch bezwarunkowy, później wiertarką bym jechał. Każda kolejna czynność to jest jakby konsekwencją i sprawdzeniem poprzedniej czynności, że jak coś, kurwa, no wiertarką robię i zobaczę jakiegoś dużego bubla, no to już trzeba będzie znowu ręcznej skrobanki dokonywać. To jest DE silnik, tak? DE, zwykły, najzwyklejszy silnik. Mhm. I po prostu robimy panu remoncik. Bo za nie. Pan ma jakieś ambicje, na ma jakieś moce? Mówisz, że wóz będzie jebany? Wiesz co, no będzie dynamicznie jeżdżony, ale jakieś takie jebany strasznie nie. To jest standardowe takie proste odświeżenie samochodu, bo on nie miał ciśnienia oleju. On miał chyba tam 5 PSI. Miał tak krzywy po prostu wał korbowy, wyjebany miał do miedzi zewnętrzne panewki. No wał bił, kurwa, i środkiem spierdalał ciśnienie oleju. No chłopak jest młody, chce mieć sprawny prosto wóz. No to są samochody, jakby już nie patrzeć, kolekcjonerskie teraz, no bo kto no, tam coraz będzie, bardziej. Tam kurwa 15-20 koła będzie rzucał w remont takich silników, dlatego trzeba to robić kurwa perfekcyjnie i niech te samochody jeżdżą, że ktoś chce zrobić teraz remont, to za 10 lat to on też ten silnik będzie po prostu dobrze chodził, no. Nie będzie przegrzany kurwa, nie będzie 5W30 lane. Za 10 lat? Nie założy do niego gazu, za 10 lat też będzie perełka, w ogóle teraz jaki jest kłopot. Idę sobie do sklepu, kurwa, no nie mówię, że jakieś pierścienie chcę wziąć, to chcę sobie wziąć.
to kurwa, no tak planowana dostawa na 17 tam lipca, ale tak znając sprawę, to na koniec będzie. Dlatego ja teraz wszystko, co się da, kurwa, kupuję i chuj całą płacę. Robisz magazynowe stany. Panewki, pierścienie, rozrządy, wszystko. No, kurwa, ten motory, samochody sprzedawał, żeby się okupić w części. Kurde, za 10 lat to te auta, to będzie szkoda ten katować. No. Będzie się taki chaos, trochę zwyżyty sumienie. Kiedyś się wszyscy śmieli, przerabiali, drutowali te kalibry, a teraz kurwa ładna kalibra też od chuja jest warta. To prawda. Ja to żałuję, jak chuj miałem 200SX, a taki S14. Ja go kupiłem za 10 tysięcy złotych z automatyczną skrzynią biegów, kurwa, tam w oryginalnym lakierze kropi rdzy, samochód nie miał dychę, to kosztowało. Mm. A 10 lat później 80 tysięcy taka sztuka byłaby warta. Tylko że kupiłem zapierdoloną panewką, nie? Mm-hmm. I w automacie, przerobiłem go tam na manuala. Ale no, bardzo ładnie. A co było pierwsze, Sany Primera czy 200SX? Nie, Sany był pierwszy. Sany był pierwszy. Później była? Później był 200SX. I na końcu kurwa, Primer. Miałem Primera i 200SX jednocześnie. Kurwa, nie. Najpierw był 200SX S14, Jaszczur go nazywałem. Mhm. A później wersja z kim tak się jakoś zacząłem ziomować i taki jakieś te lanosy, te hotchacze, to wszystko tak napierdalał, robił. Lanosy robił? No. Co ty No wsadzał silnik z 2.0 GSI. Najpierw miał takiego lanosa 1.6, ale on tam mu wpierdał z 5 litrów oleju. Mhm. Się wkurwił, kupił do niego jakiś silnik 1.5. Ten silnik 1.5 coś tam nie do końca chciał chodzić. I kiwi śmiesznie, na co dzień jeździł na wyścigowych slickach, zawieszenie Bilsteina tam było, jakieś tam B8 jakieś w firmie Zerkopol, zdaje się, tak utwardzone na beton. A później wsadził silnik z Astry 2.0 GS i jeździł na mordercze wyścigi na 1/4 mili. A no, fajny wóz. Tam 12 chyba, 15 H2 zrobił na ćwiartkę, opierdoli moją czerwoną Primerę, aż mi wtedy było, czy tam z 15.5 zrobił, a 15.7, no i tak fajne czasy były. A widziałeś odcinek sklepu Opon? Kurwa nie, na kiblu coś tam zaczęło leżeć i tylko same zapowiedzi na relacjach oglądałem. Okay. Szybszy było sekundę, wyruchał, kurwa, tutaj tego... Nieważne, kto był szybszy. A ty wygrałeś w Q'zie. No to... Q'zie. To znaczy, że bardziej UBA używam jak z Nie, wykazałeś się dużo lepszym refleksem ode mnie. A, za każdym razem klikaliśmy w podobnym czasie, ale jednak ty byłeś pierwszy. O kurwa, motor trochę refleks poprawił, bo trzeba na dużo rzeczy patrzeć. Teraz zacząłem tak motorem jeździć, to 7-2 razy dziennie ktoś chce mnie zabić, kurwa. No cały czas ktoś ze skrajnego prawego pasa nie patrzy i wpierdala się na środkowy, więc muszę na środkowym pasie, ale z lewej strony bardziej chyba jeździć. Mhm. Ale jestem, kończyny wszystkie mam, mogę te silniki. No ty tam na siebie uważaj, bo ta jazda na cudzim motocyklem to ryzykowna sprawa. No trochę tak, ale zaoszczędzę tyle czasu, że nawet jak przedwcześnie umrę, to i tak zaoszczędzę tyle czasu, że to mi się opłaci. Więcej zyskasz niż później stracisz. Tak, dziennie zyskuję na przykład 2 godziny życia, nie? Czyli o Jezu, to jest ile procent? Aha, o kurwa. 1/12, prawie 10%. No 8% liczyć. No. No, to widzisz, kurwa. W jeden rok zbieram się 8% życia więcej. Tak do tego podchodzisz? Tak, no i chuj tam jak padnę przy... A Basia nie jest przeciwko motocyklom? No nie, jakąś trasę nam teraz tam ustala, wymyśla taką kurwa, naraz pierdolniemy ze 400 km. No. O kurde, to dupy was będą boleć. No może będziemy na stojąco jechać, to mnie będą bolały. Na rowerze jak ostatnio jeździłem z Basią, to mówiłem, żeby Basia wstawała, żeby dupa nie bolała. To już takie przygotowania robimy na motor, nie? Tylko nie wiem, jak tam pasażer z tyłu będzie stał, no bo kierowca to tam wiadomo. Nie, no przecież Basia będzie miała swoje podnóżki, też może stanąć. A, no elegancko. Patrz, zadziory kurwa są, więc tutaj wchodzimy z pilnika. Pokaż, gdzie są zadziory. Tu. Ten zadzior my zrobiliśmy w silniku Dziewica. Mhm. No więc teraz się wszystko powolutku przygotowuje, później to wszystko kurwa czyścić. Aluminiowy z taki ten, jak wpadnie do silnika, na szczęście krzywdy nie robi, ale stalowy już robi rysy, kurwa i tak dalej. Nie daj Boże, jakiś tam piach, czy coś będzie, nie? Jest druga strona i wiertareczka. Czyli wiertarka jako drugi etap. Tak, wiertarkowanie. To jest oryginalny silnik, widzisz, taki ciemny szary jest. Mm-hmm. Jaśniejszy szary. Wiesz, jaki przebieg miał ten silnik? O kurwa, wiesz, że nie. Że wał był krzywy? Ze 200. A co mogło doprowadzić do tego, że wał się wykrzywił? Jakaś kolizja na przykład w ruchu lądowym. Jakieś nagłe zatrzymanie silnika. Bo wał, wiesz, jak się krzywi, kurwa, jak zobacz sobie ten wał. Wały się kurwa też się skręcać może trochę, nie? Mhm. I że wtedy nie w tych samych miejscach są, tak jakby czopy mogą być poprzestawione. No kurwa, dziwne rzeczy się dzieją. A do jakiegoś przegrzenia też wały się wykrzywiają? No ale to jako pierdol panewka. Ten samochód po prostu miał takie naturalnie wyjebane panewki do miedzi zewnętrzne, że nie wiem, może jakaś wada materiału była. No, ciężko jest tak powiedzieć. Mhm. Bo generalnie wał się krzywi, jak się zaciera na panewce. Że termicznie go temperatura po prostu go dopierdala, łapie go, trzyma, zwiększa się opór i go kurwa gnie. No ciekawe, ile wóz przejechał, że już doszło do tej sytuacji. No trzeba mu akumulator podłączyć i zobaczyć, no stoi tutaj fura. Tak? No. Okej.
wszystko sobie. Nie, coraz częściej ci klienci przywożą sam silnik. Nie. To sporadycznie, na nie wiem, na 15 silników może jeden gdzieś przywieziony. Wiem, o co cię chciałem zapytać ostatnio, ale jakoś wypadło mi z głowy. Co z tą Zetką, co miała przyjechać z Ameryki, z tym komputerem, którego nie do końca może. Wiesz co, jak fajnie, jak chłopak nas ogląda, to bym prosił, że na Instagramie się do mnie odezwał. Bo to była Zetka z komputerem. Nie, z Haltech, przez Samocha pisane, tak. Mhm. Czy była z komputerem Haltecha? A wiesz, kto pyta? Nie. Kamil. A, no fajnie, bo Kamil ogarnia Haltecha, więc ja bym miał dużo do niego pytań, albo razem byśmy go tam odwiedzili. No, byłaby szansa na jakieś. Bo ta fura była zrobiona, że na 85% metanol ona tam jeździła, taką moc miała i miała turbosprężarkę Garretta GT45, czyli tam turbosprężarka katalogowo chyba ma 1500-1700 koni wydajności. GT45? Tak, i to tam jeździło na 2.2 czy 2.3 bara do ładowania i generowało 1300 czy 1400 koni. I fura była szybka. To ktoś kupił fajny wóz. No kupił fajny wóz, to w Stanach robiło tam wysokie ósemki, a w Polsce pewno będzie robiło jedenastki. No bo taki jest przelicznik mniej więcej, pi razy oko, nie? Co, idziesz po wiertarkę? Tak, idę po wiertarkę, tu sobie jeszcze zabezpieczę śrubę z zakrętką. Okay. To brutalnie tak to wszystko wygląda, no takie jebanie wozu po prostu. No trzeba to wszystko skrobać, żeby nam się trzymało. Mhm. Później szmatką taką przelecimy, że no, odsłuż czasem. Co to jest napisane? Minus 0... 800 mm był planowany blok, żeby był idealnie gładki, nie? Żeby to jakoś wpływa realnie na... Zwiększenie stopnia sprężania, tak. Dopręża silnik? Tak. Okej. Okay. Ja to wolę, wiesz, to bloku wolę nie psuć, to przez planowanie wolę głowicę tak jakby opierdolić. Aha, bo głowica można wymienić. Można wymienić, a w bloku już masz coś ślicze, obróbki, wszystko już tam masz opierdolone i przygotowane. No ale tu pewnie był jakiś powód, dla którego zrobili blok. Pewnie była jakaś nierówna płaszczyzna, co? Wiesz, to ja zawsze z automatu daję. Jak jest rozebrane, to ja zawsze proszę o równanie tego. Żeby kurwa później nie było, że tam jakiś na zewnątrz olej cieknie, czy coś, czy jakieś tam ciśnienie się spierdala, czy coś. Mhm. Tak to jest 100% pewność. Szmateczkę zieloną sobie bierzemy, to jest tylko jakieś już ostateczne takie kurwa, doszlifowanie. No. A później będziemy psikać budy. No tłuszczasz teraz też? Znaczy no tłuszczam i resztki tego wszystkiego wyskrobuję, nie? Mhm. To nie ma znaczenia i tutaj wokół pompy wodnej. To od razu resztki z tego silikonu zcieram. No nie wiem, jak się to ściernica nazywa, kurwa. Jak będę miał robić swój silnik, to mnie to też czeka. A chcesz wszystko, no to rękawiczkę będziesz musiał założyć, bo ja mam ręce robola, a ty taki bardziej informatyk, kurwa, co? Widziałem, miałem okazję się przyjrzeć, jak robisz ten film. Ja pierdolę, jakieś tam robiliśmy, to 10 warstw, bo tu kurwa ten mikrofon, tu cztery kamery na siebie nałożone, synchronizowane i przełączanie między nimi. No ja zobacz, pierdolę. A my takie jeszcze prymitywne te filmy robimy, a co to dopiero jakby robić jakiś taki, wiesz, o Jezu, tak jak ci pro. W sklepie opon czy coś, no to szkoda życia, no to kurwa, to byś, o Jezu, to jedno, o nie, chuj. U nas idzie trochę produkcja seryjna, to nie o to chodzi. U nas idzie prawda taka, kurwa, że nie ma, że tutaj... Nie wiem, upierdoliłem śrubę, to się wytnie, tylko pokażemy, upierdoliłem śrubę i naprawiam gwint, kurwa, no tym się to różni, dlatego mniej może tego pokazujemy, bo nie będziemy wiesz, całego procesu tam 10 godzin, kurwa. Chociaż czasem fajnie byłoby, nie wiem, jak swój silnik będziesz chciał robić, pojechać sobie tam do A może zrobimy na składanie mojego silnika live'a? Live'a? Czy to przesada? Przesada, bo ja bym chciał na przykład do autoszlifu pojechać, żeby było, że nie wiem, obrabiają się głowice, obrabia się blok. Jak to tam, że to na nie, bo widzowie często pytają, a zrobisz jakiegoś live'a, a ja nie mam pomysłu na to. Jak a przecież to jest live, to co teraz? Jakbyś puścił to w internet, to no jest wiem. Live. Ja mówię, że to jest też niemalże live. Przed chwilą to składaliśmy, wczoraj. Tylko musiałbyś się najeść, żeby zrobić live'a, żeby nie było czegoś takiego, że... Jedziemy do McDonalda. Tak. To już było bez sensu, no to można live'a trochę później wtedy puścić. Hmm. To już widzisz wstępnie, że te wszystkie gówna są wyjebane, później z szmatami to będziemy wyciągali, gładzić i trzeba wyczyścić. No i obsikać, że to wszystko tam zleciało. No te kanały olejowe, tylko wiesz co, będziesz upierdolony, bo tam jest chemii najebane. Dobra, odsuwam się. Mozolny proces, bo te wszystkie kurwy, te rury, dziury trzeba wyczyścić, nie? Na szczęście ten silnik nie miał jakichś takich panewek zatartych typu, że coś tam się obróciło, gdzieś jakieś tam dziury zapierdalały. To były naturalnie zużyte, więc tutaj no, jest dużo mniej roboty niż z takim silnikiem typowo zajebanym. Jak jest typowo silnik zajebany, to trzeba sitka w napinaczach rozrządu wymieniać. No tu jest takich elementów, sitka czyści się od zmiennych faz rozrządu tych elektrozaworów, co są od góry na głowicy, no dużo takich różnych rzeczy dochodzi. Ten silnik na szczęście dziurów panewowych nie miał. Więc to wszystko porozkręcamy. Chcecie dobrać gdzieś do tych kanałów, to trzeba wszystko wydmuchać, przeczyścić to. Mhm. To bo to są do panewek, a to są do kranów natryskujących olej na dęko tłoka, nie? A, okej. Okay. To wszystko musi być naprawdę
idealnie czysty, no bo jakikolwiek tam wiór jest, to pójdzie albo na panewki, będzie się panewki przycierał, albo do głowicy i będzie sobie wałki upierdalało. A ten silnik odpalał? Chodził normalnie, tylko że niskie ciśnienie generował? Chodził, miał bardzo niskie ciśnienie oleju, tak. Kojarzy mi się jakiś twój klient, co driftował w ogóle. Zabieraj, miał zetkę z kompresorem. Aha. On miał 215 koni, ona miała później mu jakieś tam... Jak 215? Bo była taka zjebana, że on tylko jeździł, jak deszcz padał. Ona miała, no kurwa, czy silnik ma... To był ktoś z turbo, nie wiem czy nie Andy. Andy One. I on miał też jakieś niskie ciśnienie, a jeździł cały czas. On zapierdalał na motulu, a on takiego niskiego nie miał. I on miał cały czas na motulu 15W50 jeździł. On tak kurwa z 6 lat porobił jakieś pierwsze ustrojenie. Kiedyś zrobił na 440 koni. Mhm. A później mówiła, chuj za czym, co będzie. Zrobiliśmy 480 koni, ale zrobiliśmy magistralę olejową. I on na tym kurwa z 2-3 sezony jeździł, to się nie pierdolił. Ta magistrala go uratowała chyba, co? Motul 15W50 i chłodnica oleju i nigdy nie przekraczając 100 stopni oleju go uratowało. Mhm. No. To było w ogóle chyba oryginalne Nismo, co? Oryginalne to było Nismo. Ja pamiętam pierwszy ten samochód widziałem na pierwszym zlocie Zetek. Kiedyś taki był King of Z. Takie zloty były pod Zetkami, żeśmy sobie jeździli. Mhm. Chłopak ładnie wtedy jeździł. Mhm. Wszystkim się chwalił, że miał 550 koni. No to jest, wiesz, 550 koni amerykańskich, a miał w rzeczywistości chyba 415 czy 400 tych koni. I to już było z turbo, tak? To już było twin turbo, to były TD06 turbiny takie olbrzymie. To był cały zestaw oryginalny, nie Greddy, albo takiej amerykańskiej firmie. Nie, Fast Intentions. No oni robili te wszystkie takie turbo rzeczy, takie turbo fajne, ultra grube rzeczy, nie? Mm-hmm. Ta firma coś tam no, za dużo naobiecywała. I nie wyszły te moce, co mają wyjść. No i tam mieli pewnie dużo spraw i ona tak jakby splajtowała, ale generalnie technologiczne rzeczy miała zajebiste. Ty, ale z moim kompresorem było podobnie, bo oni tam mówią, że na tym kompresorze wyjdzie tyle i tyle, a jak zakładasz tak, można powiedzieć, w seryjny sposób, na seryjnych częściach ten zestaw. 400 chyba, tak? To tam ledwo 400 da radę. Ja, między kolega też zakładał ten zestaw i mówi tam 415-420 koni nie mogą przekroczyć. Co się dzieje i w końcu jakoś wyszło, że to jest spierdolony dolot, jak dolot się poprawi, robi to się to ten czerwonej 370 tak, też? Tak, czerwona wyściowa taka. Był, widziałem, spotkałem. No to taka, można powiedzieć, druga taka sama jak moja. No. Ale tam, nie, w tryski nie, też były przepływa mierze powietrza przeniesione tak jak u ciebie, no taka, mhm. Tak. I też czerwona? I też Nismo zderzak z przodu? Tak. Naprawdę podobne. A przed tobą miałem, wcześniej miałem chyba przed tobą ten zderzak Nismo. Może być. No. I się udało. Czyli już tam wiem, że Amerykanie pokazują wykres na 500, to jest jakiś chyba teoretyczny wykres, a tak naprawdę to musi być, wiesz co musi być. Mm. Kurwa, dolocik musi być zrobiony i wykres z normalnej polskiej, kurwa, hamowny. Bo to były te amerykańskie konie, te 500. Bo to jest jakieś 500 WHP, a trzeba to podzielić na dwa i masz wtedy europejskie. No uciekaj, będę przestań tak mówić, bo jeszcze ktoś to uwierzy. A tak jest, z tymi silnikami, jakimiś LSX-ami i tak dalej. Tak, inaczej no, nie aż tak wychodzi, ale jakieś 30% jest mniej. No uwaga. A gdzie Rafałek? Rafałek, kurwa, gdzie on tam pojechał? Na Teneryfę chyba, na 2 tygodnie. Wakacjuje. Tak, wakacjuje teraz biedny okay. Rafałek. Ale w piątek chce przyjść już. Czy jakoś tak trochę wcześniej kończy. Tęskni. A fajnie jest tak z Rafciem, kurwa. W ogóle jak parę takich osób jest zawsze... O kurwa, jest tam jeszcze syf. Mhm. Widać to gdzieś? No jest, chropa taka. A, jest. No, jest. No, coś tu trzeba od góry ci poświecić. Nie, ale ja widzę to. O, teraz to widzę dobrze. Oko twojej kamery musi to widzieć, oko Saurona. Oko kurwa. Saurona, dobra. No, żeby milionowych zapytań nie było, czym smaruję cylindry? Czyszczę i smaruję tym. Do 200. Do 200. Tak, po prostu napierdam na szmatę i... Kurde, pamiętam te czasy, jak się wjeżdżało na stację, dokupowało tego oleju do skuterka i jeździło. Mixolu się kupowało. Ja byłem na jakiejś stacji benzynowej z Lublina, wracałem, tam jakieś hot dogi, zapiekanki sobie jadłem, a tu moje dzieciństwo się przypomniało. Czyli olej Lux i Mixol, kurwa. Lux do skrzyni się lało, tam do motorynki, do WS-ki, kurwa. A do ale ty musiałeś mieszać to od razu z benzyną chyba, tak? Tak. No ja miałem dozałownik, ja wiesz, a w innych czasach się urodziłem. Kurwa, ja to tam chuj, albo do karnistra mieszania, albo normalnie do baku i trząchanie tym bakiem. Komarek, kurwa, z biegami w ręku. Mi to się zapach dwusuwa kojarzy z dzieciństwem i z Chorwacją. W Chorwacji dużo takich dwusówków. A teraz ostatnio też po mieście jeżdżę i tak czuję ten taki spalony olej, takie ciepło, takie gorąco, taką swoją duszę to kurwa ma taki olej z dwusuwa. I to widzisz, to są z obróbki wszystko takie drobinki jeszcze. No jest tego to trzeba kurwa zawsze wyczyścić. A to zaczyszczę szmata olej, kurwa. A gdybyś tego nie zrobił, to silnik by się zatarł, czy po prostu zebrałoby się dużo gówna na filtrze, znaczy na sitku?
na smoku. Wiesz co, no to w oleju krąży, do panewek może iść, panewki ci bardziej jakoś tam będzie, będą zużyte, coś przytarte. Mhm. No to jest żeliwo, no to kurwa i tutaj pracuje. Wiesz, pracę wykonuje, kurwa, pierścień, no to, to musi być czyste po prostu. Mhm. Tu jeszcze, masz, z tej strony nie czyściliśmy od spodu, czyściliśmy, to zobacz, widzisz, czy do góry nogami trzeba będzie wziąć bloki, to wszystko też odtłuścić, odmuchać. Okej, okay. To woda jest. Tak, tak, tutaj woda płynie. Mhm. Cylindry sobie na razie tylko wytrę, później jeszcze raz trzeba będzie wytrzeć, bo też jakiś tam syf może się do nich dostać. Paneweczki mamy, już je wsadzamy. Jest też różnica, zobacz, te mają na przykład więcej nacięć, to te są panewki tak jakby, no główne, górne. Mhm. Nimi olej zapierdala z pompy oleju z bloku, żeby się wszędzie indziej rozchodzić. A dolne są całe zamknięte, nie? Okej, okay. Czyli tutaj są kanały, tak? I tam olej. No tu masz kanał główną magistralę olejową. Zobacz, ta. To żeś sprawdzał, czy jest czysta. To jest cała główna magistrala olejowa. Nie olej zapierdala właśnie do tych panewek i do kranów natryskujących olej na denko po oku. Trochę nie w tej kolejności zrobiłem, bo najpierw miałem krany założyć, później panewki i tak dalej, ale robię to, co po prostu miałem pod ręką. Chwyciłeś pierw panewki, okej. Okay. Jak już założę wał, to będzie mi niewygodnie to po prostu zakładać kraniki. I cyk. No i patrz. I to samo robimy z drugiej strony w podpory. Mhm. Mamy podpory. No i do podpór są inne już panewki. No tak, bo tu nie mamy kanałów. Tak, dobra, to jeszcze tylko sobie przetrę. Okej. Okay. Dobra, przetarte. Powierzchnia oczyszczona. I co jest wsadzamy, nie? Zameczki. Są silniki, co tych zamków nie mają, takich stabilizujących ci panewkę, że panewkę można tak jakby przesuwać. A tutaj jest, że to w jednej pozycji wchodzi i chuj. Cyk, cyk. To są tylko cztery podpory, a śmieszne dwulitrowe silniki albo osobowe silniki, jak się robi te cztery cylindry, to mają pięć podpór, nie? A opowiadałeś, jakaś, jakaś Łada z pizdy miała trzy podpory i tam kurwa się krzywiły, te wały się pierdoliły, co? Kurwa no. Łada? Czy Polonez? Polonez, Łada chyba miała pięć. I cyk, i to już jest wszystko git. I jeszcze jedną rzecz mamy. To na razie wyjmę, ale na razie chuj z tego będę robił, bo trzeba krany przykręcić. Mhm. Mamy takie te półksiężyce, to są te panewki, które odpowiadają za luz wału przód tył, nie? To dla właściciela. One się zużywają, jak się gasi silnik ze sprzęgłem wciśniętym. No bo jak zapalasz na przykład, ale długo fura nie chce zapalić, nie łapie ciśnienia oleju, a ty trzymasz to sprzęgło i wiesz, kręcisz go i kręcisz. No to nie dochodzi olej, nie ma ciśnienia, nie ma smarowania, się zaciera troszeczkę. Mm. Dobra, krany. My sobie tam pierdo składu. Ile tutaj wymienia nam taką najczęstszą przypadłość, z czego cieknie olej z tych silników 2.0 TFS i to jest ten przedni dekielek. Mm-hmm. No i zobacz, oryginalny silniczek, kurwa, nie wykręcany. Zawrot zmiennej fazy, ładnie to wszystko tutaj chodzi. No to, no to właściciel zobaczy swój wóz w nagraniu. Łańcuch jest rządu jeszcze starego typu, nie jest poprawiony. To gorzej czy lepiej? Gorzej. Gorzej? Gorzej. A czym się różnią? Inaczej są przewlekane. Że tak jakby są dwa ze sobą złączone, przerwa, dwa złączone, przerwa, nie? Że takie są inaczej, troszeczkę inaczej uplecione są. Okej. Okay. No bo nie kurwa, nawet nie wiem ile to ma przebieg oryginalny. Masz kraniki? Mam, jeszcze trzeciego musimy znaleźć, bo ja to w autoszlifie w bloku mi został i mi się wysypał. Idziemy po trzeci kranik i składamy. Wsadzamy, składamy, na 40 Nm dokręcamy. To są takie od razu podwójne, tak? Tak, że jeden, dwa cylindry naraz. Obsługuje parę cylindrów. No. Bo jak się chcesz w czterocylindrowkach, to jeden kran, jeden, to jest oszczędniejsze. Jeden kalan, jeden gar, a tutaj kurwa, wiesz, podwójna penetracja. Double. Double anal penetration. To nie ten film. No ja, tutaj no, sznela, byte. W Niemczech byłem, trochę języka podłapałem, kurwa, szajzy. Ja? Przyjdź do Deutsch? A, ja nie panie mają, a Elitu, of course. Ale tak parę słów. Ambition. Ten Eyes Fire, a to kurwa, te piosenki, wszystko się przypomina z dzieciństwa od razu. Mhm. Tam się śpiewało. Dziesiąteczka, dwunastokątna, też kurwa, taki nietypowy klucz. Kiedyś to było za dzieciaka, jak się pierwszy taki silnik składało, takie coś to wygląda. Mhm. Dynamometryk. 40? Tak, kurwa, zapamiętałeś, proszę pana. Przed chwilą to powiedziałeś. Tak. O! Staram się ciebie. Słuchasz mnie. Staram się ciebie słuchać. Ja powiedzmy składam to i tak. Nie no, często cię nie słucham, bo się na przykład skupiam na obsłudze tego telefonu tutaj podczas nagrań. Ale. No. Niejednokrotnie czegoś się dowiaduję później przy montażu filmu. O, powiedziałeś. Kupcio, kurwa, nie dokręcił kranu. Powiedziałeś tak? Coś takiego, nie słyszałem. Znaczy, ja też jak składam, to tak kurwa już nie czuję, jak to składam, to się tak z automatu dzieje. Kurwa, jakiś komputer tym sam robi. No dzięki tego, że z tobą rozmawiam, to się inaczej jakoś tam skupiam i staram się uważać, co robię, nie dzieje się tak to automatycznie, bo też jest automatyzacja ruchów, nie wiem. Ostatnio taki sam silnik składasz, to nie wiem, bierzesz coś, to
i kurwa nie pamiętasz, czy nasmarowałaś, czy nie nasmarowałaś. To już jest po prostu tak się z automatu bierze. Mm. A tak powiem tobie, że ty smaruję kurwa panewki korbowodowe, no, no to... No i je smarujesz. No i je smaruję. I wiem, pamiętam, myślę o tym wszystkim. Co teraz? Zaraz to nie jest odruch Matrixa, tylko to już jest... Wow. Tak, kłać chuj. Fajnie. Podziemy wam. Za druciki. Kurwa, druciki będą dla pana. To zostawimy. Zajebiste to. Ciekawe jestem, czy ty ktoś przetłumaczy. Wiesz, co jest tłumacz taki gogle, kurwa? No ale weź to przepisz. To jest jakiś chuj przez dwa razy, zamiast przez CH dwa razy samochód. Coś się walną. Coś się pierdolną. No wiesz, człowiek to tylko człowiek. I kładziemy. O! Ile mówisz, że tamta Audi już miała naprawę jakąś główną, robioną? A, tamten silnik był fabrycznie regenerowany przez Audi. Czyli będą na Pobroleju był robiony. I teraz mamy co? Mamy te elemenciki. Są panele oporowe. Bierzemy tylko te, bo te się nam tam ładnie wsuwają. Przyklejasz się? Nie, bo wsadziłem wał. Kiedyś to przyklejałem. Teraz wsuwamy. No i one idą tak jakby tymi nacięciami. To jest ta właściwa kurwa powierzchnia trąca. Mhm. I to idzie na zewnątrz, czyli tak jak wał pracuje. Czyli widzisz, to trzy ował korbowy. Mhm. Wsadzony pierścionek. Już patrzę. Ten... A jaką ma końcówkę w cyfrach? Tam jeszcze jest taka opcja, jak się często Audi robi, że warto elektrozawrot zmiennych faz wymienić, bardzo często szwankuje się tam. Kurwa, w Audi robisz jedną rzecz, to od razu warto jakieś 10 innych wymienić. Mm-hmm. Bo tyle one jakieś takich wad mają. Dobra, smarujemy teraz te paneweczki. Teraz pójdziemy do wileczka, zobaczymy elektrozawór w Audi jak jest. Tych panewek palcem nigdy kurwa niczym nie dotykam, tylko od razu widzisz, nie rozsmarowuję na tego oleju, bo kurwa na łapach zawsze jakieś tam zanieczyszczenie, aha, syf, kurwa coś tam masz. Czystość. Chuj z tego będzie. A? To najchujowszy ma elektrozawór. Zaraz dzwonimy do chłopa, czy chce go wymienić. Czy kurwa przygnik. No, chociaż zobacz. O, tak go wezmę. Daj mi grudku. To jest takie kurwa, się też pierdoli w tych TFSI, że niepłynnie chodzi zacierać ten elektrozawór. Mhm. O. Nie wraca. Mhm. No, zrobisz tak i już nie... A, nie. Ten jeszcze jest w miarę okej. Czasami jest tak, że trzeba kombinerkami to robić. On jeszcze jest w miarę okej. A to jest taka część wadliwa, kurwa, z literką, o, nie? Zmienia się na... Za co odpowiada ten elektrozawór? Za zmianę fazy, że na przykład na wolnych obrotach furia ci nierówno chodzi, bo ma rozrząd ustawiony, nie wiem, od 15 do 20 stopni chodzi ci przestawienie wałka sącego i co przez to, że ten chuj się to kurwa zacina, nie? Mhm. To spierdolone. Tak się skleja, ale to się skleja chyba na olej. On jest dobry. On jest dobry, Lucyferze. Jeszcze pan chwilę posłuży. Jestem z powrotem, a jest sprawna, ale profilaktycznie będziemy go wymieniać, bo nie znasz dnia ani godziny. To jest cyferka. To jest cyferka pierwsza, zameczek do zameczka. Jeszcze taka jest kurwa ledwo widoczna strzałeczka. To idzie sobie tak. Kurwa, tytuł odcinka. Wsadzamy nowy wał. Kurwa, i nie są to tanie rzeczy. To jest czwóreczka, zameczek i tak. Wiesz co to jest zameczek? Tak, zamek do zamka musi być. A tu masz zamek z jednej strony. Mhm. I to od góry musi być. I tutaj jest też z drugiej strony zamek. Mhm. Ty wiesz co, czuć, że jest ciepło. Glut kurwa nie jest glutem. Mhm. Jest ciepło. Jest kurwa, widzisz, no jest miodem teraz, a nie glutem. Mhm. Zimą jak składamy, to no, trochę inaczej się to zachowuje. Tak, jest 5 stopni tutaj chłodniej, czy 10, to to zamek do zamka. Widzisz, nie kontrolowałeś mnie kurwa. Nie, to już automatycznie się dzieje. Nie trzeba nic kontrolować. No, a ja już się kiedyś o to pytałem, ale powtórz. Co by się stało, jakbyś założył na odwrót? Nie byłoby zamkiem do zamka. Wiesz co? Otwory by się nie zgadzały, wał by ci się nie obracał. Mhm. I kurwa, nie daj Boże... No, możemy sprawdzić tak eksperymentalnie. Czy no nie chcę tutaj nic zacierać? Nie, ale nie. Najprawdopodobniej kołki ustalające nawet ci nie pozwolą wsadzić tego odwrotnie. Nie próbuj nawet. Nie, widzisz, nie wbiję tego. Czyli nie. Inżynier przemyślał. Tak, no bo tutaj się mi opiera panewkę i mhm. No, przemyślał kurwa jakiś... Zapowiem. Bardzo dużo w Audi takich rzeczy na przykład kurwa nie ma, a w Nissanie bardzo dużo jest takich zabezpieczeń, że na przykład czyli kurwa tylko ta kostka do tej kostki wejdzie i... Audi trzeba się bardziej pilnować. Tak, że jakieś poukrywane ma miejsca, gdzie jest kurwa, nie stopy korbowodów ma jakoś chujowo opisane, to masz normalnie 1, 2, 3, 4 kurwa i tak dalej. No to jest Nissan taki bardzo fajnie jest opisany, taki bardzo przyjazny do składania. Mhm. A tam to bardziej, że komputer coś tam bierze, składa i chuj tam, nie? Bardziej taka masowa produkcja, a tutaj taka kurwa... Sztuka. Cztery koła obracane. Oj, nowy wazarz, to jest niewyruchany. Z uszczeniacza wału nie będzie ciekło. Fajnie.
że inwestują ludzie w takie, no ważne szczegóły. No bo stary, no bo używane są praktycznie w cenie, no, poszukać to co za 2,5 chuj wie co kupisz. Weźmiesz taki używany zalegro za 2,5, dasz na sprawdzenie na szlif, ty no kurwa ma 300 bicia, co z tym robimy? No to wtedy trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak się chce zrobić. Dobrze? Czy tanio? A to tanio albo... wcale nie jest taniej i nie zawsze... Nie, ale nie mówię, nie, no ja też nieraz kupowałem używane wały i ładne one były. Nie, to po prostu trafia, wspominam się... naprawę Marlene Zetki, tam też dużo było nowych elementów. Zderzak opłacał się kupić nowy, bo był w ogóle tańszy od używanego. No. Żal, to szlifie mi te śruby smarowali, to jest od razu sobie tak składane. Mhm. Gdzie jest kurwa ten zielony taki delikatny, kurwa co kręcasz, jest. Od środeczka sobie walimy. Jest na gluta składany, więc się ciężko będzie obracał, się tym nie przejmujemy. Mhm. To jeszcze kołka ustalającego z tej strony, brakuje do koła zamachowego, a to już wsadzimy to, jak już złożymy cały silnik. Mhm. Oto już wskazywam paluszkiem. Widzisz? To tutaj widzę. Pojadę to. Kiedyś go chyba już nabijałeś ze mną. A wiesz co, tak sobie myślę, że zamiast chiptuningować wozów, no, można go chuja zeszlifować. I koło zamachowe możesz sobie przestawić względem wały, przestawisz sobie zapłon. Mhm. Bo taka mikrofasolka ci robi, że tam wiesz, 3 stopnie będziesz miał, czy tam 5 stopni regulacji, możesz sobie zapłon. No w sumie rację. Takie wkujawalenie. Bardzo ładnie się obraca jak na gluta. Wiadomo, to jeszcze nie jest skręcony momentem obrotowym, ale jest fajnie. Poka. No. Tak kiwi czuć opór. Tak kiwi zawsze się sprawdza te... na rzadko, ale jakbyśmy złożyli to w ogóle bez oporu by się kręciło. Mhm. A jak wały jakiekolwiek miał zakrzywienie, to się wie, trzycina w jednym miejscu zawsze źle się obracał. Jakaś taka technika, bo jak wiadomo składałaś na normalne oleje, nie na gluta, to smarowałaś też tutaj, gdzie wchodzi uszczelniacz wału olejem i czy rękoma jesteś w stanie przykręcić. Mhm. Ta ręka w oleju to był taki twój, wiesz, klucz dynamometryczny. Jak kurwa stoi, ręka nasmarowana olejem, zawsze wał jest chuj, źle sklasowany. Okej. Okay. Czy coś jeszcze dzisiaj przy tym silniku robimy? Kurwa chyba nie, bo ja idę czyścić tłoki. To jest taka operacja kurwa monotonna, no tam ile Audi robi, po Audi może nam pomóc przepchnąć Infiniti i mogę coś tam o nim opowiedzieć, tego M37X. Dobra, to jeszcze najwyżej coś o Infiniti wspomnimy. Dobrze, oczywiście. To co, dokręcasz jeszcze? Tak, to dokręcę teraz 35 Nm i później 90 stopni. I standardowo, no tutaj trzeba, no teraz nie ma znaku, kurwa. O, raz. Dwa. Kolejność jest taka, wiesz, najpierw środek, później zewnętrzne. Mhm. No, cyk. Uczę się, patrzę, obserwuję, słucham. No. Pyk. Pyk i teraz to. To jest na razie etap pierwszy i zaraz będzie etap drugi. Mhm. 90 stopni. Tak. Jakieś pytanie chciałeś mi zadać? Nie. Chciałem cię zapytać o coś, co już cię pytałem. Teraz sobie przypomniałem, czy ten silnik 4.0, co będziemy robić, jest już u ciebie, ale przypomniałem sobie, że leży gdzieś tutaj. A ty jak słuchasz? Ja zdążyłem wypowiedzieć tylko pół słowa. Wystarczy, pół słówka się bawimy. No i to sobie jedziemy z taką samą, kurwa, kolejnością. Mhm. Tylko to jest już 90 stopni kącik, nie? Raz 90. Tak, to się wygląda. No i ten klucz mi służy tylko i wyłącznie jako wierzchotka. Co? Zużył się? Tak. Już przekłamuję, wiesz? Mhm. Na stówie przekłamuję 20 Nm. No, to się zacznie rozmarować. Nieoczekiwany zwrot akcji. Tak. Zostały nam jeszcze te dwie do dokręcenia. Mhm. No tak. A to musimy nasmarować. Nie może tak, bo będzie na inny momentem. Jak my dopierdolę teraz na pałę, to by się okazało, że ona była 40% gorzej na dokręcona. Z powodu większych oporów. Tak. Mhm. O, to jest suka kurwa. A bo ona jest wyciągnięta. Wsadzimy drugą śrubę, kurwa, którą mamy ładną. Mhm. I zobaczymy. Tę śrubę, myślałem, że ona jest wyciągnięta, bo przeważnie jak są wyciągnięte te śruby... To trzeszczą, tak. Ona nie jest wyciągnięta, ale może ma gdzieś kurwa chuj wie, gdzie gwint uszkodzony. Założymy drugą, zobaczymy czy druga jak będzie działała. Mhm. Tu ją smaruję, tylko tu ją smaruję. I zaraz zobaczę. I cały czas w głowie mamy, że to trzeba 90 stopni do pierdolki. To i to jeszcze, tak, z wewnętrznych. Tak. Pilnuję cię. Dobrze. Co półtorej głowy to nie jedna. Dokładnie. Ja sprawdzam ciebie, ty sprawdzasz mnie. To było na 35. To samo, ja już 45? 35. 35, ja już słyszałem, ten sam dźwięk był. Mhm. To może to być jakiś kurwa silnik dziewica, czyli gwintu nie ma przyciąganego. Mhm. O takie dźwięki wydaje.
trzymam. Ale taki dźwięk jest, jakby na sucho chodziło, kurwa, że takiego mokrego nie ma. Co, zostawiasz to? No wymieniłem tą śrubę, tak, normalnie doszło wszystko. O, widzisz? Te cicho, kurwa, idą. Mhm. I teraz zewnątrz to nam zostało. Ja sobie tu stawiam dwoma nogami mocno, kurwa, i napierdala. Raz. I do 8. Dwa. Pani na siłowni, kurwa, nie trzeba chodzić, aż 89 kg. To dużo czy mało w twoim jak na mnie mało. Zawsze jakieś 93 ważyłem. Op. Ta pod koniec skrzypiała. Gitarka. To wraca, a tu chuj stoi, kurwa, wszystko kurwa z bloku do osiągania. Smaruj rękę w olej, zobaczymy czy obrócisz. Wiesz co, to jest na gęstym smarze. Mhm. Idealnie chodzi. Fajnie. Jakby był wał jakikolwiek skrzywiony, to on by tracił płynność, że na przykład raz ciężko wyszedł, a później raz lekko, nie? Wszystko jest zajebiście. Znalazł się tutaj ten wybarkowany, kurwa, ten skurwysyn kranik. Musiałem ze swojej kolekcji wziąć, bo ten nie roz... A, no i to jest ten wał, co był skrzywiony. Mhm. Co już jest wyprostowane, idealnie się nadaje na szlifik, kurde. Czyli idzie na sprzedaż? Na pewno tak, to jak sierunówki. Co ty masz z tymi renówkami? No bo to takie są, o widzisz, patrz, tu masz zewnętrzne panewki. I to była zewnętrzna panewka, chyba tam pierwsza, a tu już będzie zaraz czwarta. Jest miedź. Tak, no miała w kół. Właśnie była taka wypierdolona. Czekaj, chcę przybliżenie ruszaj. Jest. Jak zewnętrzne panewki są tak mocno w miedzi, to znaczy, że no kurwa, jak byłoby równomiernie na przykład, to jeszcze może być zwykłe zużycie, a to masz z jednej to znaczy, że jest jakaś krzywizna. To jest krzywizna, no. Aha, dobra. Na pamiątkę dla właściciela. A ja uzupełniam swoją kolekcję, bo ze swoich zapasów założyłem, bo kurwa szukałem tej torebeczki, nie znalazłem. Okej, okay. Co to są, kraniki? Bicia. To jeszcze owal jakiś, kurwa. Po zabiciu jeszcze owalny jest, kurwa. No to tak popierdolony trochę tam, no chuj. Ostatni przystanek w dzisiejszym odcinku. Tak, no mamy tłoki do wyczyszczenia, wiadomo, no muszę mechanicznie ustawić ten nagar, później wszystko w chemii takie wymaczam, od razu się obejrzę ten tłoki, w jakim one są stanie, a widzę, że nie są takie złe, że nie są po bokach zacierane. No tam ten teflon, to tam wiadomo, to jest jakieś tam pustetne milimetry, no to się tam naturalnie wytarło. Mhm. Panewy też takie miał, kurwa, wszystkie, widzisz, powypierdalane. Mhm. Maranki chyba były lepsze, ale i tak wymieniliśmy. Też wymieniliśmy, no. Mhm. No to on chodzi po prostu na bardzo niskim ciśnieniu oleju. Pierścienie fajnie, że się obracają, ten... Czasami jak silnik nie bardzo długo, chociaż olejowy idzie. Czysto, kurwa, znaczy się obcinam. I idzie, kurwa, ruszałem się wszystkie pierścienie. No to jest do wyjebania. Możemy się ciekawość zobaczyć, jak zużyte one były. Mhm. A generalnie pierścienie tutaj widać, jak są nowe, to na przykład łapią, nie wiem, 1/10 powierzchni, tak jak nowe klocki hamulcowe. Mhm. A te już są prawie wyślizgane całe do zera. Mhm. Zobacz, jest bardzo mała krawędź, jest taka zewnętrzna matowa, a w środek jest, kurwa, inaczej światło. No, widzę, ale no. To widzę, czekaj. O, to mówisz. No, że nie są wyjebane te pierścienie, że jak są wyjebane, to... To całą szerokością wyłapały. Zobaczymy, jaka jest przerwa. I tak dam nowe, ale się zbadamy. Są jakieś seryjne znaki, to powinny być znaki z góra. Jest, R. Mhm. A tutaj na ten dali znak? Nie, a ten nie ma, bo tego można wsadzać tak i tak. No ale fabrycznie to chodziło tak. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie luzy były na pierścieniu. Oczyścimy. Weź pod uwagę, że cylindry mam przeholowane. Na wszystkie delikatne ryski miały. To sobie zaraz zobaczymy, jakie ma przerwy. Przeholowane cylindry są, podejrzewam, tutaj jakieś, nie wiem, 3000 może milimetra. Mhm. I sobie sprawdzamy, że na szczelinę mierzymy. A wiesz, jak jest na nowo cylinder przechowany, to warto zawsze nowego tego wsadzić. I dobra, tego wsadzimy sobie do drugiego. Żeby łatwiej nam było i szybciej poszło. Biorę byle jaki tłok, żeby go dotknąć na odpowiednią wysokość. Z półeczki sobie wezmę. Albo tu mam bliżej półeczkę. No, są moje eksperymentalne tłoki pod turbo planowane, srane, przerabiane. To akurat sobie nimi dopchniemy. Cyk. Na taką wysokość. No i tu mamy to, co nas interesuje. Przerwa. Przerwa była ładna, nie były zużyte te pierścienie. To już na oko twierdzę, że idealna była. Mhm. Bierzesz te szczelinie mierzyć, czy starczy? Wiesz co, no widzę, że jest dobrze, ale sobie zobaczymy z ciekawości, jak dobrze tutaj było. Jaki musi być wymiar, by stwierdzić, że jest dobrze? 0,4 góra, 0,45 dół. Mhm. To są taki fabryczny, idealny wymiar. A mówię, jak są cylindry, jak są honowane, to musi być nowe pierścienie, że mu się nam na nowo dociera. To jest tak trochę jak... Jakby, nie wiem, zostawić stary klocek hamulcowy, dać nową tarczę, nie? 0,45 bierzemy. O,
Patrz kurwa, a tutaj wejdzie, ten jest żeliwny, w tego wejdzie. No to zero zużycia to jest. Nie wiem ile ten silnik miał przebiegu, ale to jest zero zużycia. Bierzemy 0,4. To faktycznie chyba jakieś. Zero. Dzwona musiał mieć, że ten. Aha. Ten wchodzi ciasno. Mhm. Ciasno 0,4. Że ten wał się wykrzywił. No. Zobaczymy tamten. 0,5 czy wejdzie w żeliwny. Nie. A wchodzi kurwa. I to tak luźno. Mhm. 0,5,5. Generalnie ten górny ogniowy się najbardziej wyciera, to widzę, że ogniowy najmniej jest użyty. Problem taki, że to 0,5,5 nie mam i nigdy nie miałem. Mam 0,5 największe, to weźmiemy 0,5 i spróbujemy sobie dołożyć 5 setek. Dwa na raz nam wejdą, kurwa. Ni chuja. Nie. Pojedynczo wszedł. Pojedynczo wszedł. No, czy jakieś tam z 0,50 mam. No dobra, Kuba, bardzo dziękuję za wspólny odcinek. Przepraszam, że nie mogliśmy wytrwać do końca, no Jagódko, no nie mieszkasz tu ze mną, ja też już trochę mniej nagrywam, bo już nie mam na to czasu, w telefonie mam ze 20 filmów do poskładania i tak jestem, siedzę, czasem sobie zamienię coś jednego tam złożę. Ciężka dola youtubera, no, dużo ale, pracy po pracy jest. Ale miło mi tutaj tak z tobą, tam ludzie piszą, zawsze gadają jakieś takie dociekliwe rzeczy, a tutaj no kurwa, no sobie razem siedzimy, jeden drugiego sprawdzi, to skrzypi tego, to sprawdź tamto, tych dwóch nie dokręciliśmy. No w dzisiejszym odcinku było coś nowego, nowy wał, tego nowy nie było wał, do tej pory. No nie było. A no, nowy Nissanowy to jeszcze pamiątka dla właściciela będzie. Tutaj dołączam to do reszty rzeczy właściciela. Mhm. To co, zbijamy z piątki, zapraszamy na zlot. Zlot 26 czerwiec 2022. Tak jest. Już kurwa za 12 dni. W linku do filmu będzie link do. Boże. W opisie do filmu będzie link do wydarzenia. A to dobrze, bo wiesz, że wszyscy tak pierdolą, kliknij sobie tutaj, tutaj coś się pojawi, a to się chuje nie pojawi. Tylko YouTube podpowiada, że coś tu się pojawi, że kliknij na następny film. A to z tej strony tu, z tej strony się pojawia. Ale no, więc tak pokażę, że tak się nie pojawi, bo wszyscy nawet jakieś takie kurwa co mają. A ja zrobię, że się pokaże i w opisie, i w prawym górnym rogu. Czyli czekaj, prawy górny, stój, nic nie minął, to tu będzie prawy górny róg. Teraz tak, teraz dobrze tak. Jest. Żegnamy się, hej, hej, hej. Bardzo dobra, 2,5-minutowa rozmowa była z TIG Auto Kuźnia, z Michałem tym wielkim, wysokim, bo wszystkie roboty sobie tak poprzekładał, że teraz ostatnie dwa dni siedział, pracował, zapierdalał i wsadził nam silnik do Pathfindera. O. Mało tego, skręcił nawet w nim wydech, wkleił tą miskę olejową, którą dawałem do malowania proszkowego, więc już tylko została nasza robota. Czyli temat Pathfindera by może wrócić. No, cała wiązka silnikowa, kolektor sący i kurwa palimy dziada. Zajebiście. No ja pierdolę. Optymistyczne zaraz, zakończenie odcinka. Zadzwonię zaraz do właściciela, mu powiem, bo on już tak, no już bardzo, bardzo chciał ten samochód i no na rękę mu Michał strasznie poszedł, bo generalnie nie miał już, kurwa, no ja robiłem swoje rzeczy, a w tym czasie wiadomo, Michał jakieś inne roboty przyjął i po prostu nie miał, no jak tego robić, no ja przeprowadziłem ten samochód, tam mówię, Kuba, ja mam tam porozgrzybywane, pozaczynałem, mam trzy samochody, ale tak wszystko poukładał, zapierdalał, no chyba w weekend zapierdalał, kurwa, który jaki dzisiaj dzień, w pizdę mamy już nawet. 13 poniedziałek. 13, to musiał w weekend ten silnik wsadzać. Zajebiście. No, Michale, dziękujemy. Naprawdę, ja mu podziękowałem na tym i Michał za auto później, bardzo kurwa, no, ci dziękuję. To się właśnie jeszcze, no. To była chyba najdłuższa seria silnikowa. Tak. No ja silnik złożyłem, zawiozłem, to no, stało to tam dwa tygodnie, no, czekało na swoją kolejkę. Michał, kurwa. Dobra. Zajebiście, składamy. Tym pozytywnym akcentem. Przywieziemy go do nas lawetką, no i u nas będziemy się doktoryzowali. No, z całą tą wiązką, bo my to nie rozbieraliśmy, już samochód dostaliśmy taki z rozbestych chłodnic z rozbieranym przodem. Będą się wrócić do pierwszego odcinka w ogóle. Dobra. Z tej serii. No, wszystko no, jest na kanale. Uśmiech na twarzy jest, kolejny fajny wóz wyjedzie z Kupcio Garaż. Ciekawe, czy wyjdzie więcej mocy. O ile wyjdzie więcej? Wiesz co, dwa przednie katalizatory będą wyjebane. Dalej będę wsadzał tylko katalizatory no, stalowe, jakiś tam wydech będzie zmieniony. A na razie to złożymy tak, jak jest teraz, bez katalizatorów były poprawkane. Wałki są chyba z 350-ki założone. No, są wałki, jest większy stopień sprężania, są tłumki z 350-ki. Tam trochę zmian było, więc tam obiecaliśmy, że 265 koni wyjdzie, ale bez wydechu obiecuję, że raczej tyle nie wyjdzie.